w pewnym olbrzymieniu, ale z drugiej strony dzisiaj na przykładzie tego, co się dzieje w Unii Europejskiej, no jednak widzimy, no z taką no trochę złośliwą satysfakcją obserwuję, jak wiele z tych oszołomskich haseł, tak, czy tych oszołomskich w cudzysłowie twierdzeń, mówiąc chociażby o tym, że euro jest walutą polityczną, sztuczną, tak. Czyli nazywali ich oszołomskimi. Tak, to nie, dzisiaj poważni ekonomiści w ten sposób się wypowiadają, tak. Ci sami, którzy 8 lat temu, prawda, twierdzili, że to było oszołomstwo. Także tutaj taka mała dygresja. No i to, co jak gdyby clue wypowiedzi pana doktora, czyli i to, co przez dłuższy czas było słabo rozumiane albo opacznie rozumiane często w środowiskach narodowych, mianowicie, że Dmowski nie dawał recept, tak? Dmowski dawał technologię myślenia o państwie, o narodzie, którą sam recepty wielokrotnie modyfikował w trakcie swojej działalności politycznej. I to by było, nie wiem, czy jeszcze jakiś... Dokładnie, ja mogę zapytać, czy możemy usiąść? Komentarz? Dobrze? Znaczy ja będę stał, będę sobie obserwował, ale tak postaram się nieinwazyjnie. Tak, pan doktor oczywiście zaprasza na to, żeby usiąść. Bardzo proszę, pan marszałek. I chciałem się pana doktora zapytać o taką opinię. Otóż mnie się wydaje, że ten ciągły atak, albo przemilczanie, albo ciągły atak na Dmowskiego, zarzuty, które się koncentrują jedynie na wyrwanym z kontekstu tymi jego myślami, które no, musiały bronić polskiego handlu, polskiej gospodarki, polskiej inteligencji przed określoną przewagą określonej mniejszości narodowej, to one są, że tak powiem, artykułowane, ale one nie są główną przyczyną tej zjadliwej nienawiści do Dmowskiego. Mnie się wydaje, że główna przyczyna to jest to, że on jako jeden z nielicznych polityków, publicystów, myślicieli, filozofów, mimo że żyjątkami się zajmował, prawda, zawodowo jako profesor. Wymoczkami, ale to, tak samo jak wiciowce to są, prawda, organizmy wirusowe, a nie wiciarze, jak ZMW wici na przykład. W każdym razie, że ta nienawiść, to ona była właśnie jakby, główne źródło tej nienawiści to jest to, że on uczył i uczyć może Polaków logicznego myślenia, jeśli chodzi o postrzeganie polityki i miejsca Polski w Europie i świecie. I naszej własnej świadomości. Bo, tak jak pan doktor powiedział, no, wyciągając tylko te fakty dotyczące konkretnych czasów, w których była pisana nie tylko myśl nowoczesnego Polaka, ale to te dwutomowe dzieło dotyczące w ogóle początku Polski i tego udziału samego Dmowskiego w obradach wersalskich, to jest coś tak niebywałego na tle współczesnych polityków, ale również tej nicości intelektualnej niektórych przerysowanych polityków okresu międzywojennego, że to zbija znów. I w moim przekonaniu to, co mówimy tutaj o modernizacji, o nowoczesności, to nierozumienie Dmowskiego, czy właśnie strach przed prawdziwą nowoczesnością, modernizacją, powoduje właśnie tą agresję wobec Dmowskiego. Pan doktor powiedział, że dzisiaj są takie czasy, że w tamtych czasach, jak no, ludzie mieli określone przygotowanie merytoryczne i byli takimi wizjonerami jak Dmowski, praktykami, zresztą też dobrym pisarzem publicystycznym Wincenty Witos, to jednak potrafili się przebić. A dzisiaj jest trudniej. Nie chciałbym się odebrać jako te moje wystąpienie jako akt bałwochwalstwa. Ale ja się starałem takie ugrupowanie stworzyć Naprzód Polsko i w wizji programowej wszystko, co staraliśmy się wspólnie z kolegami zbudować, budowaliśmy właśnie na myśleniu Dmowskiego, na jego przesłaniu. I nie miało żadnych szans się przebić. Bo jeżeli człowiek coś logicznie mówi o stosunkach polsko-rosyjskich i ocenie na przykład PRL-u, to zaraz narażaliśmy się na opinię kontynuatorów PRL-u czy jakiegoś tam, prawda, myślenia postkomunistycznego. Z kolei jak się mówiło o relacjach z Niemcami, z Unią Europejską, to była ksenofobia, antysemityzm, etc. Czyli jeżeli nie otworzymy germanofobię, nie otworzymy takiej szuflady i takiego miejsca, gdzie w sposób dość masowy pokażemy, że ruch narodowy jest w stanie, czerpiąc z tych ponadczasowych myśli Dmowskiego, z tej
techniki władzy, z tej techniki filozofii, prawda, o czym kolega Winicki mówił, to wtedy dopiero jesteśmy w stanie dotrzeć do szerszych rzeczy. Bo nam już przyklejono łatkę, to fałsz to jak Goebbels, powtarzane kłamstwo staje się prawdą. Niestety w świadomości powszechnej staryśmy się zapyziali, nienowocześni, a właśnie ci, co są nienowocześni, Zienkiewicz ostatnio w polityce znakomicie, w tym w dodatku do Rzeczpospolitej znakomicie to ujął. Legutko mówił, że propozycje modernizacji Polski kształtowane przez te ostatnie dwudziestolecie, ponad dwudziestolecie, zwłaszcza przez pana Tuska, to jemu się wydawało, Legutce, że to jest kserokopiarka nowoczesności, kserokopiarka modernizacji. On powiedział, że to jest nawet nie kserokopiarka, tylko to jest modernizacja przez wszechszopy, prawda? I my musimy odwrócić całą sytuację, pokazać, że wy prowadzicie do ruiny, panowie, wy nie jesteście nowocześni, tylko prowadzicie nie tylko do zapyziałej Polski, tylko prowadzicie do totalnego cywilizacyjnego cofnięcia się, co zresztą grozi dzisiaj Zachodowi. I mi się wydaje, że gdyby faktycznie na taką szerszą skalę, ja tu już kiedyś mówiłem, porównywałem, te nasze działania to często są takie chałupnicze. Pan doktor mówił o tym, jak się spotyka 20 ludzi myślących podobnie, no to jest raptem 20 ludzi, oni się przekonują, ci, którzy są przekonani. To samo jest z innymi nurtami w miarę niepodległościowymi. Ale my musimy stworzyć swoistą, przepraszam za to porównanie, niedawno znów ten film pokazywano, ma różne dna, prawda, nie tylko to erotyczno-seksualne, ale w seksmisji, no trzeba to zrobić na szerszą skalę. To trzeba zrobić seksmisję narodową po prostu, jeśli chodzi o naszych kochanych rodaków, bo stępienie umysłowe, emocjonalne jest takie, że tu trzeba jakiegoś wstrząsu. Wszystko nagrywa. No ale właśnie to jest może tak, że my często właśnie w takim zadęciu i traktowaniu wielu rzeczy na poważnie przegapiliśmy to, że szczególnie młode pokolenie dzisiaj. Zwróćcie Państwo uwagę, ile w mediach mamy od paru lat kabaretu. Przecież mamy zalew kabaretu. Kabarety, które dobry program są w stanie przygotować raz na pół roku, my je oglądamy co tydzień. I z każdym tygodniem te programy są coraz gorsze. Takie mam odczucie. Ale jeszcze jeden taki żart a propos tego, że nie jesteśmy zrozumiani. Proszę sobie przypomnieć klasykę literatury okresu międzywojennego, czyli karierę Nikodema Dyzmy, kiedy tam jedynym normalnym człowiekiem okazał się być Georges, którego wszyscy traktowali jak idiotę. Bo on od początku mówił, że mamy do czynienia z Hochstaplerem i kimś szalonym, więc można by przyjąć, że jesteśmy trochę w takiej sytuacji. Ale nie, to by było zbyt proste, żeby to tak ująć. Kiedy pyta pan o to, co można zrobić. Przepraszam, ale najłatwiej mogę mówić na swoim przykładzie. To, co podałem już wcześniej, jeżeli mam zajęcia z historii myśli politycznej, a czasami udaje mi się mieć, no to właśnie przemycam myśli nowoczesnego Polaka, no bo to jest taka najmocniejsza rzecz i ci krytycy też odwołują się do tego, że to jest wykładnia nacjonalizmu polskiego. Ale no, wiedząc o tym, że jeżeli na górze napiszę Roman Dmowski, myśli nowoczesnego Polaka, 1903 rok, to u wielu ludzi automatycznie otworzy się szufladka jedna, u innych zamknie się klapka, daje im sam tekst. Powiem, słuchajcie, to jest tekst przed 100 lat. Czy on dzisiaj odpowiada realiom, w których znajdujemy się, czy możecie dzięki niemu spróbować stworzyć program dla Polski? Czyli to, o co pan pyta. Okazuje się, że większość mówi, że tak. Zawsze czekam, jak tylko jest na to czas i nie mówię im, kto to napisał. Ale zawsze się ktoś taki znajdzie, kto zapyta, no dobrze, kto jest autorem? Na pewno chcecie wiedzieć, tak. Mówię, Roman Dmowski. No i w tym momencie niektórzy się wstydzą tego, że się wypowiadali pozytywnie. Kolejny przykład, bo to się z tym wiąże. Przepraszam za małą autoreklamę. To jest książka, która ukazała się w 2008 roku. Prawie 600 stron, Roman Dmowski, jego współpracownicy. To, że taka książka mogła się ukazać i to, że taka konferencja... No to będzie troszeczkę trwało, przepraszam, bo to musimy przelecieć. A Roman Dmowski, jego współpracownicy. Nie jego współpracownicy. Przelecimy, no tych slajdów jest dużo, ale dojdziemy. Proszę Państwa, to, że taką książkę mogliśmy wydać w Opolu, a rok wcześniej zorganizować konferencję, było wynikiem tego, że 10 lat wcześniej w Opolu odbyła się konferencja Józef Piłsudski i jego współpracownicy. Od 2003 roku chodziłem do dyrektorów, dwóch w tym czasie miałem w moim instytucie i najpierw chciałem zrobić to w 2004 roku, czyli w rocznicę urodzin Romana Dmowskiego. Dyrektor, który napisał, świętej pamięci profesor Leszek Kubelski, bardzo życzliwy, który napisał pracę o Stanisławie Szczepanowskim. Postaci praktycznie w Polsce zapomnianej. Autorze Nędzy Galicyjskiej. Człowieku, który skończył marnie, ale który miał niesamowitą koncepcję i świadomość tego, co Polacy powinni zrobić. Mówi, panie Marku,
Mówi, ja jestem całym sercem za tym, żeby pan to zrobił. Mówi, ale tak, po pierwsze, ma pan świadomość tego, że się pan naraża? Mówię, tak. Kto panu da na to pieniądze? Ja mówię, nie wiem, no ale na razie mam taką koncepcję, jeżeli będę miał od pana zielone światło, to mogę iść dalej. Okazało się, że to zielone światło nie było zielonym światłem, tylko było takim pulsującym światłem pomarańczowym. Minęły 3 lata. Poważnie się pochorowałem i po tej chorobie powiedziałem sobie, że skoro już raz tak mocno na zdrowie zapadłem, to mogę już nie mieć w przyszłości czasu, żeby zrobić. I w zasadzie postawiłem kolejnego dyrektora przed faktem dokonanym, pokazując mu listę 36 osób, które się zgłosiły do tego, że przyjadą do Opola na konferencję Roman Dmowski i jego współpracownicy. I proszę sobie wyobrazić, spotykamy się już, otwiera to profesor Niciejo w Opolu, który jest znany z tego, że pisał książki o Leńskim, Leszczyńskim, o Pruchniku i tak dalej. Wygłasza całkiem przyzwoite wystąpienie o Zdzisławie Stalu. Podchodzi do mnie profesor Grot z Krakowa, już teraz na emeryturze, wybitny znawca dziejów religii, chrześcijaństwa. Ostatnio wydał właśnie książkę o religiach i nacjonalizmie i mówi tak. Mówi, jak panu się udało zorganizować taką konferencję? Ja mówię, no to dzięki panu, profesorowi i innym, że przyjechaliście. Myślę sobie, coś jest na rzeczy. Mówię, jaki problem ma profesor z Uniwersytetu Jagiellońskiego, żeby zrobić konferencję o Dmowskim czy o czymś innym? On mówi tak, bo jak ja robiłem do tej pory, to musiało być to religia, ewentualnie na to się zgadzali, nie daj Boże, żeby tam były inne wątki. Przyjeżdża chłopak z Konina, dr Piotr Gołdyn, który przywozi sztandar Stronnictwa Narodowego z 1937 roku i mówi mi, że czy ten sztandar można jakoś wyeksponować. Ja mówię, wiesz, to tam są takie, jak zawsze na święta się wbija flagi. Mówię, proszę bardzo, jest Polska, możesz to wbić. Mówię, ja nie mam nic przeciwko temu. A nikt nie będzie miał nic przeciwko temu, nie. Podchodzi drugi profesor i mówi, ale pan się nie boi takiego sztandaru tutaj wystawiać? I ja mówię, ale zaraz, ale co w tym złego? Przecież to była partia, która działała, nie była zdelegalizowana w II Rzeczpospolitej, tak jak komuniści. Mówię, dlaczego miałbym się bać? I siedzimy przy kolacji i podchodzi do mnie, jesteśmy we Wrocławiu, to będzie dotyczyło też wrocławskiego historyka, na konferencję z pani profesor Teresa Kulak i jest pan profesor Stanisław Kilian z Krakowa. Profesor Stanisław Kilian, który napisał książkę o Tadeuszu Bieleckim, podchodzi do mnie i pyta mnie, która to jest pani profesor Teresa Kulak. I ja w tym momencie już nie wytrzymam. Mówię, rany boskie, ludzie, to wy się zajmujecie od 30, często 40 lat narodową demokracją i wy się nie znacie? To jest troszeczkę odpowiedź na to pytanie. Jeżeli ludzie, którzy zęby zjedli na źródło, którzy zjeździli archiwa i nie mają odwagi, żeby spotkać się raz na jakiś czas, żeby zorganizować porządną konferencję, wydać jakąś książkę, tylko muszą się tłumaczyć, to jest problem. Później poszło to troszeczkę łatwiej, ale to też pokazuje, może to trochę moja naiwność, może, że tak powiem, buntowniczy charakter. Na dzień dzisiejszy jakby nie ponoszę negatywnych konsekwencji. Książka ukazała się, mało tego, książka została dofinansowana. To jest taka ciekawostka, to jest wydawnictwo Adam Marszałek. Oni mają na koncie 2600 książek. Niektórzy traktują to wydawnictwo, które wszystko wydaje, bo jak ktoś przyniesie pieniądze. I coś w tym jest. Tylko powiem tak, dla mnie jest mniej istotne, bo pan Adam Marszałek wydał w grudniu 30 lat po stanie wojennym Wojciecha Jaruzelskiego. Więc ma też odwagę. Pan dr Adam Marszałek jest doktorem, jest prezesem teraz wydawnictwa, który zajmował się narodową demokracją w swojej burzliwej młodości, zanim założył wydawnictwo. I to jest odpowiedź na pana pytanie. Potrzeba jest większej liczby ludzi, którzy będą w stanie zaryzykować i którzy nie będą mieć takiego ograniczenia w myśli, takiego odważnika, który będzie mnie ciągnął. Jeżeli ja nawet jestem narodowcem, to nie znaczy, że ja z Piłsudczykiem nie siądę, że tak powiem, do kolacji, nie napiję się wódki, nie podyskutuję i nie porozmawiam. Bo ja do dzisiaj pamiętam spotkanie z Edwardem Prusem, który przyjechał do Opola, kiedy byłem jeszcze studentem i sam zabiegałem o to spotkanie, po czym on rozpoczyna to spotkanie i mówi tak, to nie jest prawda, że ja nie podam Ukraińcowi ręki. To myślę sobie, no jakiś postęp, pod warunkiem, że ktoś 3 dni wcześniej tego Ukraińca powiesi. I teraz proszę sobie wyobrazić, że to spotkanie odbywało się w 1996-1997 roku. Ja mniej więcej 2-3 lata temu mam na takim spotkaniu jak dzisiejsze studentkę, która była na tamtym spotkaniu i mówi, wie pan co? Mówi, ja jeżdżę do jednego z polskich kościołów na Ukrainie i mówi, widzę biedę tych ludzi tam, nie tylko Polaków, ale i Ukraińców. I widzę, że tam jest tak samo wielu mądrych ludzi jak u nas, którzy nic nie mogą zrobić. I mówi, ale ja pamiętam tego Edwarda Prusa, który w ten sposób podszedł. Mówi, jeżeli ja bym miała takie podejście, to ja bym nie mogła tej granicy z Ukrainą przekroczyć, bo nic bym nie osiągnęła.
To jest druga odpowiedź na pana pytanie, oczywiście cząstkowa. Trzeba przełamać w sobie pewien opór. I trzeci przykład. 7 grudnia zorganizowałem w Opolu dla młodzieży, dla 200 osób konferencję o stanie wojennym. Ale postanowiłem na nią zaprosić ludzi, którzy mają różny punkt widzenia na ten stan wojenny. Mało tego, dyskutowaliśmy o, bo pojawiły się takie sugestie porównania stan wojenny, a przewrót, zamach majowy. Więc był profesor Kawalec z Wrocławia, który nie kryje swojej niechęci wobec Piłsudskiego. I był profesor Adamczyk z Piotrkowa Trybunalskiego, redaktor naczelny Niepodległości, czyli czołowego piłsudczykowskiego czasopisma. I panowie przez pół godziny na sali, później przez godzinę w gabinecie spierali się na ten temat. Wstali, podali sobie rękę, normalnie się rozeszli, można było. I jedno, co płynęło z tej rozmowy, to to, że obydwu tak naprawdę zależy na tym, żebyśmy żyli w normalnym kraju. Czyli w takim, o jakim pisał Dmowski konsekwentnie. A normalny kraj to jest taki, i tu Dmowski nie miał złudzeń, bo proszę zwrócić uwagę, jeżeli ktoś mówi, i to jest też taki wątek, do którego chciałem się odnieść, jeżeli ktoś mówi o antysemityzmie, proszę bardzo, trzeba mu dać myśli nowoczesnego Polaka i pokazać, co Dmowski pisze o Żydach. Mówi, ja nie muszę ich kochać, ale ja ich podziwiam. To samo pisze o Rosji i o Niemczech. Mówi, Niemcy są w stosunku do nas bezwzględni, są brutalni, ale ja jestem pełen uznania dla ich konsekwencji, dla ich aktywności, dla ich podporządkowania. I to jest czwarta odpowiedź częściowa. Co trzeba zrobić? Był pan we władzach, jednego ma pan pewnie świadomość. Na prawicy każdy nosi buławę w teczce. I w momencie, kiedy przywódcy siadają, czy to w konwencie świętej Katarzyny, czy gdziekolwiek indziej, to okazuje się wcześniej czy później, że on nie jest w stanie tej buławy tam utrzymać. A o czym mówił Dmowski? Dmowski mówił o tym, że nam potrzeba robotników i rzemieślników, a nie tylko tych, którzy będą zarządzać robotnikami i rzemieślnikami. To jest ten błąd, który myśmy popełnili w Polsce w latach 90. Czego najwięcej kształciliśmy? Ludzi w zarządzaniu i w marketingu. Tak jakby w Polsce były miliony firm, którymi ludzie będą zarządzać. Żeby ci ludzie po tym marketingu i zarządzaniu stworzyli własne firmy. Tylko ich nikt na tych studiach nie uczył tego, jak założyć firmę. Ich uczono, że im ktoś przyjdzie i powie, słuchajcie, tu jest firma, 20 pracowników, wy dostaniecie gabinet, biurko i tak dalej. Ale nikt im nie powiedział, że muszą sobie zapracować na to biurko, na ten gabinet i żeby 20 osób, którymi mają zarządzać, potrafiło mieć do nich zaufanie. I to jest też kolejny element, który ważny. I ostatni. I wydaje mi się kluczowy dla tej pierwszej kwestii, o której był pan uprzejmy wspomnieć. Dlaczego jest tak, że Dmowski jest w takiej szufladzie, a nie innej? Proszę zwrócić uwagę, że ja przynajmniej nie spotkałem sensownej polemiki z koncepcjami Dmowskiego. Słyszę tylko o tym, że był faszystą i że był antysemitą. I to jest wszystko, co się pojawia. To, co mówiłem na początku. Nawet nie mówi się, że był bliski Niemcom, choć to w podtekście ma dla ludzi, no bo co tam Italia, daleko, odległa, kojarzy się jeszcze ze słońcem, z dobrym winem, a nie z Benito Mussolini, bo kiedy się mówi, ilu Benito Mussolini wymordował tych Żydów, to jakoś te liczby nie wyglądają imponująco. Więc, ale ta zbitka faszysta, jeszcze z czasów, tu niestety PRL swoje zrobił, ona mocno pokutuje, ale nikt z koncepcjami Dmowskiego nie polemizuje. Nie mówię, że dzisiaj, znowu, cały czas to trzeba mocno podkreślić, tu nie ma recepcji expressis verbis tego, co było napisane w 1902, w 1918, w 1933 roku. To jest kwestia dyskutowania w realiach czasów, w jakich żył. Ale nawet tego nikt nie podejmuje. No bo wie, że w dużej mierze stałby na straconej pozycji. Bo wie, że trzeba by było zweryfikować wiele koncepcji, które się pojawiały. Mało tego, proszę zwrócić uwagę, jak w Polsce mało się mówi o tym, czym był antysemityzm na przełomie XIX-XX wieku, w latach 20. i 30. To był standard. To nie było coś, co było polskim wynalazkiem. Tego się nie podkreśla. Dlaczego nie cytuje się Ottona von Bismarcka, który w latach 80. powiedział, Polacy stworzyli Żydom raj na ziemi. My dyskutujmy owszem, tylko nie na zasadzie zacietrzewienia, bo jeżeli nawet Jan Tomasz Gross pisze o nas to, co pisze, to my się oczywiście z tym nie zgadzamy. Tylko my robimy najłatwiejszą rzecz, jaka może być. Bijemy w niego od razu, a to jest doskonała pozycja. Popatrzcie, polscy antysemici nie chcą przyjąć tego. Dobrze, zróbmy tak. Proszę bardzo, pan ma takie zdanie, to przejdźmy teraz do genezy, cofajmy się. Próbuje się to robić, to są małe kroki. Kiedy parę miesięcy temu mieliśmy taki cykl imprez o powstaniach śląskich, które udało się zrobić na Opolszczyźnie, choć lider mniejszości niemieckiej pod koniec czerwca 2010 roku wystosował pismo do marszałka, w którym powiedział dosłownie
A ciszej nad powstaniami, to był dramat ludności tego regionu. Na szczęście władze PO i PSL-u się znalazły i powiedziały, skoro wy nam dyktujecie, co mamy obchodzić, a co nie, to my zrobimy to dwa razy mocniej. I dzięki temu myśmy praktycznie historycy z Uniwersytetu Opolskiego nie mieli tygodnia, gdzie nie jeździlibyśmy z wykładami. Czasami to był wykład 1/3 z tej ilości, która tutaj dzisiaj jest, w Pruszkowie, gdzie pani, która to spotkanie organizuje, mówi tak, mówi pan co, tu przyjdą tacy, że pana zjedzą. Ja mówię, dobrze, no może będę apetyczny dla mnie. 2,5 godziny trwa, pół godziny mojego wykładu, celowo wziąłem karykatury, żeby jakoś ich tam zainteresować i później oni przez godzinę wylewali żale i mówili, jakimi to zbrodniarzami byli powstańcy, jakie to były obdartusy, jak chlali i tak dalej. I ja musiałem siedzieć i ich słuchać. I w momencie, kiedy bym powiedział, ja się z tym nie zgadzam, to oni by uznali, no tak, polski historyk się z nami nie zgadza. Po czym po godzinie ktoś tam mówi, no tak, ale wiesz co, ten od ciebie, co był w Zelbstrzucu, to przecież on też zamordował to. No tak, i drugi mówi, no tak, faktycznie. Sami ci ludzie doszli do pewnym momencie, że to był ich dramat, ale że nie może być tak, że my patrzymy, że ci Polacy to byli jakieś banda obdartusów, złodziei i tak dalej. A tego nam brakuje też. My musimy dać szansę zaistnieć innym poglądem, innej opcji. To jest to, co dokładnie robił Dmowski. Po co jeździł do Dumy Rosyjskiej? Przecież on tam często słyszał rzeczy, które musiały mu tak w uszach mocno dzwonić, że jakby wstał i przywalił jednemu czy drugiemu kadetowi rosyjskiemu, to by mu się głowa obróciła. Ale nie mógł tego zrobić. Miał świadomość, że więcej zyska tym, że będzie tam drążył. Dzisiaj to będzie 5 cm posunięcia sprawy polskiej. Jutro coś jeszcze. Ktoś powie, ten manifest stryja Mikołaja II z sierpnia 14 roku to było nic. Ale z drugiej strony właśnie takie akty, których się zapowiada, to jest coś. To są te małe kroki, które budują. I tak samo jest z tymi rzeczami. Czy ma szansę być tak, żeby za rok na organizowanej tutaj przez prowadzącego manifestacji było inaczej? Wydaje mi się, że nie, ale jest szansa na jedno. Że jak w tym roku było 20 tysięcy, to w przyszłym roku może być 40 tysięcy. I to jest właśnie to, o co powinno nam chodzić. Nie dać się sprowokować. I już ostatni przykład. Rok temu nagrodę dostała książka skandaliczna pana Grzegorza Krzywca o koncepcjach Romana Dmowskiego. Dzwoni do mnie pan Jan Engelgard z Warszawy i mówi, musimy protestować i tak dalej. Ja mówię, nie. Mówię, właśnie na to czekaję. Mówię, ale ta książka dostanie nagrodę. Ja mówię, panie Janie, ta książka już w tym momencie ma tą nagrodę. Choć była jedną z najsłabszych w tym. Mówi, bo to jest z góry ukartowane. Ale w momencie, kiedy panowie zaczniecie przeciwko temu w taki sposób protestować, to oni tylko na to czekają. Bo ta książka będzie miała reklamę. Co można było zrobić? To, co zrobił świetnie profesor Kawalec. Wysmarował w Dziejach Najnowszych recenzję naukową tej książki na kilkanaście stron, gdzie wytknął błąd za błędem i nadinterpretację. I to jest to, co może zrobić naukowiec. To jest to, co możemy zrobić, a nie czynić im reklamy. I na szczęście, że tak powiem, kampania przeciwko tej książce nie poszła zbyt szeroko, bo efekt byłby dokładnie odwrotny od zamierzonego. Więc czasami jest tak, że my musimy odważnie wystąpić, ale czasami jest tak, że musimy postąpić mądrzej od naszego przeciwnika, który czeka tylko, to tak jak trochę jak PO robi z Kaczyńskim. Ma go w klatce i co jakiś czas wali w tą klatkę, żeby go sprowokować do tego, a on się daje sprowokować zamiast umiejętnie z tej sytuacji wyjść na swoje. No, nie wiem, czy dałem panu odpowiedź, ale to takich kilka małych propozycji. Pana Andrzej, bardzo proszę. Chciałbym zapytać o kwestię, która mam wrażenie w pańskim wystąpieniu raczej się nie pojawiła, a wydaje mi się bardzo istotna. Czy byłby pan w stanie wskazać, jakoś zrekonstruować, stworzyć pewnego rodzaju syntezę czegoś, co nazwałbym na przestrzeni tych 40, ponad 40 lat aktywności politycznej Dmowskiego wizją ustroju politycznego Polski w różnych okresach? Czy był ten, że tak powiem, twardy rdzeń, który można by uznać za charakterystyczny dla myśli ustrojowej Dmowskiego i jak wokół tego twardego rdzenia kształtowały się elementy zmienne od XIX wieku do roku 1939. I jeszcze może tak odnosząc się bezpośrednio do tego, co pan przed chwilą powiedział odnośnie do tej naukowej recenzji pana profesora Kawalca, wydaje mi się, że byłoby rzeczą cenną, gdybyśmy o tego typu informacjach, jak właśnie naukowe recenzje publikowane w publikacjach o charakterze ściśle naukowym, że tak powiem, wiedzieli niejako wcześniej i gdyby te informacje były kolportowane szerzej, ponieważ obawiam się, możliwe jest takie zjawisko, że o ile nasi ideowi przeciwnicy teraz się będą mogli masowo powoływać
na tę skandalizującą książkę, o której pan przed chwilą mówił. Pan się nie powołał, bo nie przeczytałem. Ale przynajmniej może się to pojawiać od czasu do czasu na zasadzie, no tak, ale właśnie parę lat temu udowodniono, że właśnie Dmowski był wściekłym antysemitą, który nienawidził Żydów i tak dalej, bo rozumiem, że mniej więcej o to przede wszystkim chodzi w tego typu paszkwilach. Więc jeżeli z kolei tego typu książka jest jednak promowana, prawda, a z drugiej strony my nie otrzymujemy, że tak powiem, niejako do ręki takich kontrargumentów, no to jest jednak pewien problem, bo tytuł ten naukowy, który pan przed chwilą wymienił, ukazuje się w nakładzie, nie wiem, ale podejrzewam, że góra kilku tysięcy egzemplarzy. Jeżeli... Tysiąc maks. Tak. No właśnie. No to w tym momencie tego typu artykuł powinien dotrzeć, przynajmniej, nie ukrywajmy, do kilkunastu, jeżeli nie kilkudziesięciu tysięcy osób, które powinny mieć jakieś kontrargumenty, żeby właśnie odpowiadać merytorycznie na paszkwile, bo nawet nie w kontekście tej książki, o której teraz wspominam, ale w innych kontekstach, podejrzewam, argumenty pana profesora Kawalca byłyby również istotne, byłyby również do wykorzystania. W związku z czym warto by było niejako skopiować, że tak powiem, oryginał i opublikować, czy to w internecie, czy przedrukować w innych czasopismach. Rzucam to jako pewien pomysł, który chyba jest relatywnie łatwo zrealizować. Także na przede wszystkim prosiłbym o odpowiedź na poruszony przeze mnie problem ustrojowy. Pozwolę pan, że zacznę od tej drugiej kwestii. Książka ukazała się z tego co wiem w nakładzie 1000 egzemplarzy, a recenzja w nakładzie 500, bo dzieje najnowsze mają bodajże taki nakład. Oczywiście to jest bardzo mało, tylko proszę pamiętać, że nauka ma to do siebie, że jest elitarna i ona nigdy nie będzie miała takiego przełożenia masowego. Jest kwestia popularyzacji. A ja na początku swojego wystąpienia celowo zaakcentowałem to, że Myśli Nowoczesnego Polaka ukazały się najpierw w wersji artykułu na łamach Przeglądu Wszechpolskiego, który miał szerszy zasięg niż książka. Wydaje mi się, że to jest w jakiejś mierze sposób. Sama recenzja w tym gronie na pewno znalazłaby odbiorcę. Ale chodzi o to, czy my znowu mamy się przekonywać w gronie osób przekonanych, czy mamy z tym wyjść szerzej. Recenzja naukowa... Recenzja, ale pan swobodnie mógłby po przeczytaniu tej książki sformułować argumenty nawet bez czytania tej recenzji. Ona bardzo dobrze, że się ukazała. Tu jest coś innego, tu jest chodzi o popularyzację takich treści w taki sposób, żeby to było strawne dla przysłowiowego przeciętnego Kowalskiego. Proszę, bardzo bym prosił, żeby nie zakłócać. Bo tej recenzji większość osób i tak nie przeczyta. To naprawdę chodzi o coś innego. Dzisiaj kapitalną rzeczą jest to, jak się wchodzi na internet. Ja przed tym, jak do Państwa przyjechałem, byłem dzwonić się u swojej przełożonej. Proszę sobie wyobrazić, że ona wiedziała od piątku o tym, że ja dzisiaj będę tutaj, a nic jej wcześniej nie mówiłem, z jakim wystąpieniem. I ja dopiero później wszedłem, okazuje się, że na 20 czy na 30 stronach jest informacja, że coś takiego funkcjonuje. To też tak a propos ciekawostki, bo dwa lata temu wygłosiłem, dokładnie we wrześniu 2010 roku, referat na konferencji organizowanej przez Uniwersytet Wrocławski, ale to było na Zamku Czocha, kiedy porównałem śmierć Gabriela Narutowicza i Lecha Kaczyńskiego. A parę miesięcy po tym zainspirował mnie profesor Jan Żaryn swoim tekstem Rzeczpospolitej. Proszę sobie wyobrazić, że ja nie zdążyłem wrócić z tej konferencji, a już miałem dwa sygnały. No, panie Marku, mówi, no jak to tak można? Gabriel Narutowicz zamordowany tutaj, a tutaj mamy katastrofę. Jak to można porównywać? Nawet nie wiedziałem, że ludzie o tym wiedzą. To funkcjonuje. To jest jakieś medium do tego, żeby spopularyzować. Dzisiaj to jest. Proszę wrzucić hasło Roman Dmowski, a wyskoczy panu kilkadziesiąt stron. Jeden wejdzie na galerię, zobaczy zdjęcia. Myśmy już nie mieli czasu, ale Roman Dmowski to nie tylko sztywny człowiek, tylko człowiek, który łowił ryby, to jest człowiek, który pisał z Paryża, że kobiety tutaj drogie, to jest człowiek, który miał szerokie kontakty towarzyskie. To też chodzi o to, żeby pokazywać w taki sposób. Ja bym tutaj nie przeceniał tego elementu naukowego. Według mnie, ktoś powie, że to jest prezentyzm, popularyzatorstwo. Według mnie znacznie istotniejsze jest to, żeby się znalazła grupa ludzi, która te treści z poziomu naukowego będzie w stanie przetransponować na język takiego człowieka, który właśnie do tej pory z Dmowskim to miał skojarzenie, że to jest faszysta i antysemita, żeby mu pokazał, słuchaj, dobrze, ja ci nie każę czytać 130 stron Myśli Nowoczesnego Polaka, czy dwóch tomów Polityki Polskiej Odbudowania Państwa, tylko sięgnij sobie do trzystronicowego tekstu, w którym będą dwa, trzy pytania, które cię zmuszą do zastanowienia i dwie, trzy próby odpowiedzi na to pytanie. Wydaje mi się, że to jest ważniejsze, szczególnie dzisiaj.
zwróćcie Państwo uwagę, że dzisiaj znaleźć młodego człowieka, który przebrnie przez naukową książkę, to jest duży sukces. Dzisiaj rządzi Facebook i Twitter, a na Twitterze wpisuje się ile znaków? 150? 140. Czy 140, prawda? Tak. I to jest komunikat. I młodzi ludzie są do tego przystosowani. Dzisiaj dłuższy tekst przerasta możliwości przeciętnego 18, 19, 20-latka. On jest przystosowany do tego, że on w komórce przeczyta krótki komunikat. Więc ten element naukowy, on jest oczywiście bardzo ważny, ale on jest potrzebny do tworzenia pewnej podstawy, ale znacznie istotniejsze jest, żeby to przełożyć na grunt normalnego języka. I teraz jeżeli chodzi o ustrój. Zgadzam się, że ten wątek tutaj nie został rozbudowany. Ja wspomniałem trochę o tej Anglii. To była taka po części odpowiedź, bo kiedy porównuje się, jest trochę publikacji na ten temat dotyczących wizji ustroju państwa polskiego, to bez wątpienia, mogę się mylić, ale gdybym miał odpowiedzieć na pytanie, jaką wizję dla Polski widział Dmowski, to byłaby właśnie takiego modelu brytyjskiego. Tyle tylko, że Dmowski bardzo szybko też zdał sobie sprawę, że Anglicy budowali ten system przez wieki. My tyle czasu mieć nie będziemy. Stąd to słynne porównanie, dzisiaj też parę razy tu był zestawiony Piłsudski z Moskwy. Jeden i drugi mieli świadomość tego, że jak Polska się odrodzi, to żeby Polakami skutecznie rządzić, to trzeba być oberpolizmajstrem warszawskim, który będzie w stanie pewne rzeczy narzucić. Tylko na czym polegała zabawa? Że Piłsudski to zrealizował i tym oberpolizmajstrem się stał, a Dmowski nie. I była taka rozmowa z tym niedoszłym zamachowcem z zamachu Janusza Itisa ze stycznia 1919 roku, czyli z księciem Sapiehą, którego Piłsudski wcale nie ukarał, tak naprawdę, mało tego, później jeszcze awansował i panowie bodajże w 1920 roku, a więc rok później rozmawiali. I Piłsudski mówi w pewnym momencie tak, mówi, wie pan co, czym się różnicie wy jako prawica od nas jako, nawet chyba nie powiedział wtedy socjalistów, bo mówi, wy mówicie o przewrotach, a nie potraficie ich zrobić, a my o nich nie mówimy, tylko je robimy. I to mniej więcej do tego się sprowadzało, więc szansa na ten modelowy ustrój, gdyby Dmowskiemu udało się w 1918 roku stworzyć państwo w takich granicach, mówię to z pełną świadomością, jakie powstały po 1944-1945 roku z 97% Polaków, on miałby szansę tego zrealizować. Ale takiego państwa nie miał, miał 30% mniejszości narodowych, miał wreszcie nieuświadomiony politycznie. To jest też klucz do odpowiedzi na pytanie, co Dmowski mówił, jaka Polska. Polska to kraj, w którym większość Polaków będzie świadoma politycznie. A co znaczy świadomy politycznie? To znaczy zaangażowany politycznie. Popatrzcie Państwo, ilu ludzi bierze udział na przykład w spotkaniach przedwyborczych. W ogóle to już jest ciekawostka. Popatrzcie Państwo, jeszcze w latach 90. ja to pamiętam, wybory 95. rok prezydencki. W moim małym mieście Opolu byli wszyscy kandydaci na prezydentów. Nawet pani Hanna Gronkiewicz-Waltz wtedy startowała. I pamiętam, jak krzesła zabierano od tyłu, żeby nie było za dużo pustych miejsc. Było może 12-15 osób. Ale przez 2 godziny była dyskusja. Ja mając wtedy lat 21, będąc studentem, pamiętam, że mogłem zadać 3 pytania. Moi koledzy również. Czy ktoś z Państwa był podczas ostatnich wyborów na takim spotkaniu, gdzie można było zadać? I zwróćcie Państwo uwagę, to dotyczy wszystkich kandydatów. Nieważne, czy z lewej, czy z prawej strony sceny politycznej. To są wyreżyserowane przedstawienia, na których mamy w określonym momencie oklaski, na których nie ma w ogóle szans na to, żeby to zaistniało. Czyli mamy też dzisiaj paradoksalnie odwrót od takiej sytuacji. Ale wracam do tego pytania. Dmowski nie miał szans na stworzenie takiego modelu angielskiego właśnie przez to, że w tamtym czasie było jeszcze gorzej. Byli politycy wiecowi, ale było trudniejsze dotarcie do mas. Ale paradoksalnie było mu łatwiej. I o tym też mówiłem. Było mu łatwiej, bo jako człowiek o ogromnej inteligencji, ogromnej sprawności politycznej, o dużej ilości opublikowanych tekstów, on przecież ciągle publikował. On ciągle publikował i w ten sposób docierał. Miał szansę, żeby kogokolwiek urobić. Co robiono, czego nie ma dzisiaj? Nie wiem, Gazeta Warszawska, czyli Centralny Organ Związku Ludowo-Narodowego, później Warszawski Dziennik Narodowy, czyli Stronnictwa Narodowego, teksty najważniejszych publicystów, polityków narodowych, ukazujące się w tym dzienniku, były przedrukowywane, a to przez Głos Lubelski, a to przez Gazetę Grudziącką, a to przez Kurier Poznański. Dzisiaj żyjemy w takich czasach, że ja się śmieję czasami z moich kolegów historyków, bo oni mówią tak, jak ja już wygłosiłem gdzieś jakiś referat, to ja już nie mogę tego robić. Ja mówię, słuchaj, a jak wybitny ortopeda komuś świetnie złożył kolano, to on miał to zrobić raz i powiedzieć, ja już więcej tego nie zrobię? Nie, on 5000 razy robi dokładnie to samo. I właśnie dlatego, że robi to 5000 razy, to za każdym kolejnym razem robi to jeszcze lepiej. A mam kolegę, który zajmuje się jako jeden z niewielu w Polsce generałem Henri Lerondem, czyli tym szefem Międzyrzeczniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej na Górnym Śląsku. I sam go 3 razy wręcz zmusiłem. Mówię, Mariusz,
Wiesz, ty mówiłeś to 10 lat temu, 5 lat temu i mówisz teraz, mówisz do zupełnie kogoś innego. Do tego też brakuje, takiego powtarzania najbardziej prostych, oczywistych szans. I ciekawostka dla pana. A paradoksalnie w 1918 i 19 roku wśród ważnych polityków narodowych pojawiały się pomysły na co? Na monarchię. I to nie była wcale rzecz będąca efemerydą, tylko rzecz, o której realnie się zastanawiano. Tylko na czym polegał problem? To już była odpowiedź na to, co zrobili socjaliści. Tylko to już było pozamiatane. Bo była taka gazeta satyryczna, Mucha się nazywała, cholernie opiniotwórcze czasopismo. 50 tysięcy nakładu, ale Eryk Lipiński, który wydawał konkurencyjne dla Muchy szpilki, napisał już w okresie PRL-u, nie było w Polsce zakładu fryzjerskiego w okresie międzywojennym, gdzie na stoliku, tak jak tutaj, nie leżałby lekko pożółkły najnowszy numer Muchy. Fryzjer w tamtym czasie to było tak jak dobra restauracja. Ludzie spotykali się nie na 15 minut. Dzisiaj ludzie przychodzą do fryzjera, ze sobą nie rozmawiają. Dawniej tam się przychodziło, się dwie godziny porozmawiało, później pan się ogolił, znowu dwie godziny porozmawiał, później się ostrzygł, dwie godziny porozmawiał, wracał do domu na herbatę. Przeglądali. I ta Mucha opublikowała w listopadzie 18 roku taką bardzo fajną karykaturę, na której widać niewiastę, która symbolizuje Polonię, która płacze. Płacze, bo leżą na takim stoliku przykrytym płótnem, leży berło, leży korona i ona mówi do Matki Boskiej, mówi, chcą mi na siłę nałożyć na głowę koronę. To pokazuje też, jakby te nastroje. Nie brakowało wśród narodowców. Tylko pytanie, czy Dmowski tego chciał? A Dmowski zobaczył. I to był właśnie ten kluczowy moment, przełom 18-19 roku. Zaistniał kapitalnie na forum paryskiej konferencji pokojowej. Zrobił tam bardzo dużo. Tylko powstaje pytanie, czy on był politykiem, który rządził we Francji, czy chciał być politykiem, który będzie kształtował sytuację w Polsce. Zrobił bardzo dużo na arenie międzynarodowej, a w tym samym czasie przegrał sytuację w kraju. Nawet Ignacy Jan Paderewski, w dużej mierze zafascynowany Dmowskim, przez Piłsudskiego został w ciągu paru miesięcy skutecznie przerobiony. A co zrobił Roman Dmowski? No, był człowiekiem z zasadami. Kiedy Paderewski przyjechał w kwietniu do Paryża, przyjechał z kim? No, oczywiście z panią Heleną, czyli ze swoją małżonką. Pani Helena miała pieska. A wysiadając z pociągu, podała Dmowskiemu tego pieska. A Roman Dmowski nie miał zwyczaju nosić za kobietami pieska. Postawił go na peronie. Piesek zaczął uciekać, zrobił się raban. Jak pisze zresztą profesor Kawalec, mówi, to już przekreśliło zupełnie Dmowskiego na relacje z Paderewskim. Żart, anegdota, ale też pokazująca, ale zmierzająca do pana odpowiedzi na pana pytanie. Polityk, który chciał ustalić ustrój państwa na swoją modłę, a musiał zachowywać się trochę inaczej. Nawet tego pieska przytrzymać. I wiedząc o tym, że Paderewski, który w tym czasie jest premierem i ministrem spraw zagranicznych, i jest kluczową postacią, i jest jedyną przeciwwagą w tym czasie dla Piłsudskiego, że trzeba do niego dotrzeć przez kobietę. No ale Roman Dmowski nie miał przy sobie na stałe kobiety i nie mógł się nauczyć tego też, jak należy postępować. Paradoksalnie, takie szczegóły w moim przekonaniu zdeterminowały to, że w późniejszym czasie coraz bardziej alienował się, coraz bardziej rozczarowywał tą postawę. Co wcale nie przekreśla tego, że sięganie do jego twórczości to jest sięganie do skarbnicy wiedzy o Polsce. Cały czas jednak pamiętając o tym, w jakich czasach, w jakich realiach żyje. Kończąc, czytajmy Dmowskiego, bo warto, jak my będziemy czytać, to inni za naszym przykładem wcześniej czy później też będą to robić. Serdecznie, dziękuję panu profesorowi.